Hello, hello, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym openingu z gry Overwatch. Będziemy sobie otwierać łupy, czyli tak zwane skrzynki z Overwatcha, nie wiem jak je nazwać. Skrzynie z Overwatcha po prostu. Będziemy sobie otwierać, zbierałem ich 10. Jak tutaj możecie zobaczyć, gdzieś tutaj chyba jest, tak, 11 poziom wbiłem. Otrzymałem 10 skrzynek i je oczywiście grałem tutaj w tej becie, która była dostępna od 6 do 9 maja, przedłużona do 10 maja. Tak więc mniej więcej tak to się prezentuje. No i jak już mówiłem, dzisiaj otworzymy sobie te 10 skrzyneczek tak na szybko, bo dosłownie za 10 minut muszę wyjść z domu, a beta kończy się dzisiaj o 18, więc otwieramy sobie skrzynki. Nie wiem, co jeszcze z nich może dropić. Pewnie jakieś fajne rzeczy. Okej, 4 rzeczy nam dropią. Portret gracza. Taki portret gracza. Podgląd. Kwestia. Okay. Dokładnie. Super, super. Jestem troszkę zniesmaczony, ale okej. Portret gracza. No spoko. I graffiti. Łaska. Super, wygląda. Tak więc tak to wygląda. Zdobyliśmy dwa portrety gracza, kwestie Dokładnie. do symetrii oraz graffiti. Spoko, otwieramy sobie następną skrzynię. Więc lecimy. O, jest coś epickiego. Nice. Bo to jest ogólnie tak, że to jest chyba. Na szaro to jest zwykłe. Takie podstawowe rzeczy. Na niebiesko są takie bardziej niespotykane. Epickie są właśnie takie fioletowe i legendarne żółte. Tak mi się jakoś kojarzy. Dobra, co my tu mamy? Portret gracza. Wartownik. Portret gracza. Spoko. Słabo wygląda, ale okej. Okay. Graffiti. O! Wąż taki z pociskiem. Kobra. Kobra, dokładnie mówiąc, też fajne. I co to jest? Emotka. Genji. Jeszcze nim nie grałem. Ale emotka zawsze się przyda. Więc nie będę narzekał. I mamy tutaj wieprzu graffiti również. Spoko. Ok. Mam nadzieję, że dropnie mi coś fajniejszego niż tylko to. Ok. Takie wielkie myślałem, to coś fajnego. Ale już widzę, że mamy. Graffiti do łaski. To jest graffiti Reinhardt. Słabe, słabe. Moim zdaniem słabo wygląda. Ta tarcza w górze wygląda jak jakiś żółty patyk, tak to nazwijmy. Dobra, no i co my tu mamy? Skina mamy. Jej, do Divi. Diva. Nie wiem, jak ją nazwać. Jeszcze też nią nie grałem, więc nie wiem za bardzo. Nie będziemy tej skórki na razie używać. I bardzo fajne grafiki w graffiti. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Zarąbiste. To mi się podoba, te graffiti. Dobra, mamy jeszcze 6, 7 skrzynek, przepraszam, więc otwieramy sobie kolejną. Bum, bum, bum. O, tym razem do Zeniaty troszkę rzeczy. Graffiti. Okej. Źrenica cię przyjmuje. Okay. Źrenica cię przyjmuje. Spoko. Portret gracza. O, to jest słabe. I Wybacz, kwestia. tak mi przykro, wybacz. Okej. Średnie bym powiedział. Otwieramy sobie kolejną skrzynkę. Jest coś epickiego, no w końcu. Poza. Moja postać będzie mogła pozować. Super. I to jeszcze do smugi, którą nie umiem grać, ale to szczegół. Szarfa, graffiti, Hanzo. Słabo wygląda moim zdaniem. A co my tu mamy? Emotkę do. Żołnierza 76. Całkiem spoko. Może być. Kwestia do. Do Winstona. Żenujące. No nieźle, no nieźle. Tak więc lecimy sobie z kolejną skrzynką. Chyba jest tak, że jest. O, proszę bardzo, walutę dostałem. Chyba jest właśnie tutaj tak zrobione, że jeden jest. Zagwarantowany, taki bardziej legendarny, tak mi się wydaje. Dobra, graffiti, serduszko. No, takie dość słabe bym powiedział. Waluta. Wszyscy bohaterowie. Jej, dostałem 50 złotych monet w końcu. Na co się gapisz? Żołnierz 76, na co się gapisz? Nice. Ok, no i skórka do Mei. Jadeit. Ok, no. Cóż mogę powiedzieć? No, średnie. Myślałem, że będzie jakaś legendarna skórka, a tu nic. Chociaż nie wiem, czy ze skrzynek dropią legendarne skiny.
I znów żołnierz 76. Proszę bardzo. Mam szczęście do tego żołnierza 76. Hehe. Będę mógł go na biało ubrać. Nice. Dobra. Kwestia. Strategia jest prosta. Kabum. Dobra, tą postacią też gram sporo, więc na pewno mi się przyda. Portret gracza. O, Reinhardt, blizna, portret gracza. Spoko, to będzie portret, którego będę sobie używał. I kwestia. I dajesz 20 pompek. Zaria, mogę to jeszcze raz usłyszeć? Nie mogę, no nic. Dobra, zostały nam jeszcze 3 skrzynki. Więc miejmy nadzieję, że z tych 3 skrzynek wydropi nam coś fajnego. I co my tu mamy? Portret gracza. Dobra, nic fajnego. Graffiti, żołnierz 76. Spluwa taka. Okej, okay, no i co mamy? Skórkę do wieprza. W którym też jeszcze nie grałem. Więc nie wiem czy on jest ogólnie OP, czy nie jest. Nie mam pojęcia. Ale ten skin, no... Nie, wydaje mi się, że wygląda bardzo podobnie do zwykłego. I graffiti do smugi. Proszę bardzo. What you looking at? Tak to mniej więcej wygląda tutaj już. Okej, okay, dobra. Spoko. 2 jeszcze skrzynki zostały nam do otwarcia. Chyba nic tutaj nie zastawia moja kamerka z tego co widzę. Chyba nie. Więc jest w miarę... Okej, okay, dobra. Nie to. Otwieramy sobie kolejną skrzynkę. Już tylko 2 zostały, proszę. Kurde, nie ma nic fioletowego. No nic, lipa. Graffiti. Do Zeniaty. Zeniata graffiti. Bastion graffiti. Portret gracza. Diva. I, proszę bardzo, Bastion graffiti. Drewno i kamień. No to wygląda całkiem fajnie. No i dobra, ostatnia skrzynka, tak więc... Wszyscy czekają tą ostatnią skrzynkę i miejmy nadzieję, że coś wydropi mi fajnego z niej, tak więc open. No już widzę, że to... No nie będzie nic fajnego. Dobra, skórka do trupiej wdowy, którą też nie grałem, kurde. Muszę nią zagrać, ona jest snajperką. Koniecznie powinienem nią zagrać. Tak więc skin. O, proszę bardzo, graffiti do trupiej wdowy. Portret gracza, to chyba jest Murlock, o ile się nie mylę. Taki przynajmniej Rikimaru. Taki troszkę podobny. No i do Hanzo również grafika. Tak więc tak mniej więcej to wyglądało. Troszkę rzeczy udało nam się tutaj... Już nie mam skrzynek. Zależycie, będzie można kupić. Kariera nowe. Co to jest kariera? A. Dobra, portrety gracza. Od razu sobie zmienimy na ten. Używaj, tak więc... Tego mógłbym używać, ale nie chcę. Dobra. Mniejsza. O, to bohaterowie. Już mamy troszkę odblokowane. Chyba do tego żołnierza 76 mam najwięcej odblokowanych rzeczy. Do łaski mam 3, do zeniaty 3, złomiarz 1, do smugi 3 i do żołnierza 76. Aż tyle rzeczy mam odblokowanych. Jeden skin, emotkę. Triumfalny gest. I graffiti. Trochę tego jest, co nie? Troszkę mi się tutaj tych graffiti uzbierało. No nie jest tego dużo, ale z czasem oczywiście będę zdobywał tego coraz więcej. Dobra, tak więc tak mniej więcej się prezentował pierwszy opening ze skrzynek z gry Overwatch. Tak więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się wam podobało. I zapraszam na moją serię z gry Overwatch oraz na kolejne openingi, które się pojawią już niedługo w przyszłości. Tak więc elo elo!